to jest mechanizm, który do tej pory się w naszych staraniach o środki unijne sprawdzał najlepiej. Po prostu mamy dobrze przygotowane wnioski. W tej chwili bardzo intensywnie pracujemy nad Muzeum Emigracji. Gotowy, dojrzały projekt mógł po prostu serwować. On generalnie się dobrze wpisuje w kryteria decyzji, bo jest, z jednej strony jest projektem komercyjnym, który będzie miał z czego spłacać, z drugiej strony jest projektem o dużej społecznej wartości dodanej. Także no, patrzymy optymistycznie, ale nie podjąłbym się dzisiaj oceniania procentowego, ile procent dostajemy, czy nie dostajemy. Trochę wzmacniają z tego, co kolega Michał mówi. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że nie dostaniemy tych pieniędzy. A ja nie śmiem zabić pana zgody. Czy jakieś pytania są? Nie ma. W takim razie Komisja Kultury, kto stanie za podpisanie Ja poproszę członków Komisji Samorządności Lokalnej Bezpieczeństwa. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Poproszę o zaopiniowanie grupy 4.2. Kto jest z państwa za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Bardzo dziękujemy. Myślę, że na tym etapie, że Komisja Kultury będzie miała ochotę porozmawiać o kulturalnych kompetencjach. W imieniu Komisji Samorządności, członków Komisji Samorządności, można powiedzieć, że to jest taka i poprosimy was, którzy się poczekamy, aż z hałasem wyjdzie. Z hałasem kulturalnie. Kultura wychodzi z hałasem. I poprosimy o przedstawienie druku projektu uchwały druk 4.6 wykazu kąpielisk na obszarze morskim przy gminie miasta Gdyni z uwagi na aspekt związany z bezpieczeństwem. Między innymi dlatego chcieliśmy jako komisja zaopiniować i podeszła. Najkrócej rzecz ujmując, będzie bezpiecznie jak co roku. Jest to uchwała, którą Rada Miasta podejmuje po raz drugi. Ona w związku z przepisami unijnymi, dyrektywą kąpieliskową, która nas już obowiązuje jako Polskę, wprowadzono taki ustawowy obowiązek, że corocznie listę, wykaz kąpielisk ustala Rada Gminy. Wcześniej działo się to w innym trybie, w tej chwili drugi rok robi to Rada Miasta w związku ze zmianą prawa wodnego. Są to wymienione 4 kąpieliska, nic się nie zmienia w stosunku do roku ubiegłego. Zarządcą kąpieli będzie GOSiR, więc ten materiał został przygotowany we współpracy z GOSiR-em, skonsultowany z Urzędem Morskim i innymi instytucjami, w stosunku do których jakby był wymóg konsultowania czy powiadomienia ich, przyjęcie tej uchwały umożliwia nam uruchomienie kąpielisk w tym sezonie. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do tego? Ja mam tylko pytanie, znaczy no, nie do końca do tego, ale czy taki wykaz wejść na plażę też istnieje? Czegoś takiego? To wejście, wykaz wejść na plażę, tych numerowanych i tak dalej prowadzi Urząd Morski. To jest zupełnie poza naszym władztwem, bo Urząd Morski ma cały jakby pewien specyficzny rodzaj władztwa od Szczecina do Mierzei. I po prostu to Urząd Morski prowadzi taką ewidencję, stawia te tablice z numerkami i tak dalej. Także to poza tym. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to proszę o zaopiniowanie projektu uchwały druk 4.6. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem druku? Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Na tym kończymy posiedzenie Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. Czy jeszcze kolejny termin komisji cyklicznie, z tego co pamiętam, 23 maja jest sesja Rady Miasta, więc przypomnę cyklicznie normalnie tydzień przed, czyli 23 maja. 17. Czyli 17 maja w czwartek. Dziękuję bardzo. Dlaczego przyjdzie? Czy mamy samo w tym terminie? Dlaczego przyjdzie? Tylko 17 maja. Przepraszam bardzo. 17 maja, 10 maja, będzie się kolejne posiedzenie. Bardzo dziękuję.